często wypowiadać publicznie swojego zdania. Jak wybierać takie trudne tematy, które dotyczą takich wyzwań naszego współczesnego świata i zagadnień globalnych, ale też jaka jest recepta przede wszystkim na taką rozmowę online? Z jakich narzędzi można korzystać, z jakich korzystacie wy jako paneliści i z jakich może na czacie będą też nasi uczestnicy mogli się podzielić, jakie oni mają doświadczenia. Chcielibyśmy też, żeby ten dzisiejszy webinar miał taką formę rozmowy, wymiany wzajemnych doświadczeń. Także Julio, teraz przekazuję Tobie głos, byś przedstawiła naszych panelistów. Tak, a jeszcze przedtem zachęcamy Państwa do zadawania pytań na czacie. Tutaj widzimy z Sylwią, że coraz więcej z Państwa się wita na czacie, wymieniacie miasta, więc gorąco Was pozdrawiamy z Warszawy i cieszymy się, że jesteście z nami. Będziemy się starali z Kubą, z Asią i z Basią wybrać kilka pytań, które opublikowaliście na czacie i będziemy się starali na wybrane z nich odpowiedzieć. Oczywiście nie damy rady odpowiedzieć na wszystkie, więc też prosimy o wyrozumienie, a jednocześnie zachęcam do tego, żebyście Państwo między sobą też odpowiadali na pytania na czacie i korzystali ze swoich doświadczeń. I jestem przekonana o tym, że któreś pytanie na czacie będzie dotyczyło zaświadczeń z dzisiejszego spotkania, zaświadczeń potwierdzających udział w dzisiejszym webinarium. Więc link do zaświadczenia będzie podany pod koniec webinarium na czacie. Więc proszę też śledzić czas. Ja jeszcze przypomnę o tym pod koniec webinarium, że na czacie opublikowałam link do zaświadczenia i bardzo proszę o to, aby zapisać ten link do zaświadczenia, bo link udostępniamy tylko pod koniec webinarium. Dobrze, i dzisiaj z nami są dwie nauczycielki, jeden nauczyciel. Jest z nami Basia Głąb, kulturoznawczyni, nauczycielka filozofii i etyki w technikum w Częstochowie. Basia jest absolwentką ostatniej edycji kursu Rozmawiajmy o uchodźcach, który prowadziliśmy przez kolejne chyba 10 semestrów. Jest z nami Asia Waszkowska, nauczycielka języka polskiego w liceum ogólnokształcącym w Sosnowcu. Asia włącza wątki edukacji globalnej oraz też wiedzę o mediach do nauczania. I pracuje metodą scaffolding, którą autorsko dostosowała do nauczania literatury, kultury i języka polskiego. Jest z nami również Kuba Niewiński, nauczyciel języka polskiego i etyki w Szkole Podstawowej w Murowanej Goślinie. Kuba tworzy z uczniami, uczennicami projekty działania wielokulturowe na rzecz tolerancji, otwartości, wielokulturowości. I Basia, i Asia, i Jakub są wyjątkowymi nauczycielami, praktykami, z którymi w Centrum Edukacji Obywatelskiej pracujemy od jakiegoś czasu. I zwracam się teraz do Was, do Basiu, do Ciebie, do Asiu i do Ciebie, Kubo, z takim pytaniem, które nawiązuje bezpośrednio do tematu naszego dzisiejszego spotkania, ale jednocześnie z takim pytaniem trochę ogólnym, więc ciekawa jestem Waszych odpowiedzi. Spróbujcie proszę odpowiedzieć na pytanie, czym jest w ogóle dla Was dobra rozmowa? I zachęcam do zabrania głosu. Może Ciebie, Kubo? Widzę Ciebie w okienku. Dzień dobry. Bardzo cieszę się, że mogę być z Wami. Mamy tutaj prawie ponad 300 osób, widzę, obecnych na tym naszym spotkaniu, więc odpowiadając na to pytanie, to właśnie mam wrażenie, że uważność jest takim kluczowym elementem, dzięki której możemy objąć swoim umysłem niedoskonałym i percepcją świadomą, a czasem podświadomą to, co się wokół dzieje. Na przykład ja obserwowałem w trakcie
tutaj waszych tych wstępnych mów, kto nas pozdrawia. I to można wykorzystać, nawiązując wstępną relację, prawda, że Augustów, Elbląg, Gdynia i potem Tychy. Tutaj mój imiennik Jakub pozdrawia też trzy osoby, które już zna, więc jakaś społeczność się zawiązała ludzi między nami i jest już jakaś interakcja. I warto w moim przekonaniu budować rozmowę na interakcji, której doświadczymy tu i teraz. No i taka uważność na drugiego człowieka, która tworzy wstępną relację. Na razie bez żadnych głębszych tematów, tylko wstępna relacja pozbawiona żadnych uprzedzeń. Więc to jest taki mój pomysł na to, w jaki sposób rozpocząć. Dzięki, Kuba, za pierwszy głos. Asiu, może ty teraz mogłabyś zabrać głos? Z czym ci się kojarzy dobra rozmowa? Moim zdaniem dobra rozmowa to nie jest dojście do czegoś, tylko po prostu rozprzestrzenianie się w różnych wariantach odpowiedzi. Kiedy jest wielogłos, to moim zdaniem jest wtedy dobra rozmowa, bo się poszerza kontekst interpretacyjny. Można popatrzeć na rzeczywistość z różnych perspektyw, posłuchać jakichś głosów mniejszościowych. Także ja preferuję nie cel, nie wygraną, nie rację, ale usłyszenie wszystkich, posłuchanie każdego głosu. To jest moim zdaniem dobra rozmowa. Dzięki, Asiu. Masiu, kieruję pytanie do ciebie. Z czym ci się kojarzy dobra rozmowa? Pierwsze skojarzenia. Pierwsze skojarzenie. Tu się podpisuję pod tym, co powiedziała. Dobry wieczór. Pod tym, co powiedziała Asia i Jakub. Rozmowa jest dobra, kiedy każdy głos jest ważny i każdy głos jest słyszalny. I też tak, z czym mi się kojarzy dobra rozmowa. Też uważam, że to jest taki moment przezwyciężenia egoizmu, takiego opuszczenia tej złotej klatki. Ja myślę, ja sądzę, ja czuję. I też otwarcie się na to, co myśli ten inny, inna, co czuje, co sądzi. Czyli to jest taki moment, tak, zmiana orientacji, spojrzenie na coś, na jakieś zdarzenie, na jakieś zjawisko, na jakiś problem z innej perspektywy niż moja. Ja bym tutaj jeszcze taki dał swój głos do tego. Tutaj czytałem na czacie dyrektora z Twardej, taki ma tytuł swojego maila, że trzeba znać temat. Tak sobie myślę, że nie zawsze, bo często dzięki rozmowie my dopiero poznajemy temat i chyba wtedy trudniej dobrze rozmawiać i rozpocząć rozmowę, jak nie wszyscy rozmawiający mocno siedzą w danym temacie. I to jest wtedy wyzwanie, bo łatwiej chyba rozmawiać z ludźmi, którzy po prostu są znawcami, są ekspertami od jakiegoś tematu. Natomiast wyzwanie jest wtedy, kiedy rzeczywiście temat jest chyba mniej znany albo wcale nieznany. Nie to tylko tak ad vocem tutaj pewnego komentarza. Tak, a jednocześnie to też może być takie zachęcające, jakby sam fakt, że nie mam na przykład, nie wiem, wyrobionego stanowiska albo nie mam wiedzy, nie mam jakichś informacji, żeby móc zabrać głos, a jednocześnie włączam się do rozmowy, bo to też jest dla mnie okazja do nauczenia się czegoś nowego. Bardzo Wam dziękuję za te pierwsze skojarzenia i za taką rundkę wstępną na rozgrzewkę. Myślę, że to jest już czas na to, żebyśmy przeszli do kolejnej części i tym sposobem chcemy zapytać Państwa, naszych słuchaczy i nasze słuchaczki o to, o czym rozmawiacie ze swoimi uczniami. Trochę teraz, jak to powiedziałam, to usłyszałam siebie, jakbym mówiła to w radio. Jeszcze te słuchawki na uszach i ten mikrofon wprowadziły mnie w świat radiowy, więc drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, zachęcam Was do tego, żebyście kliknęli w ten link, który pojawił się nam na czacie. Jest z nami też tak incognito Kasia, która z nami pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kasia tutaj też nam pomaga technicznie i właśnie Kasia wrzuciła link do Mentimeter. Na czacie znajdziecie ten link. Proszę kliknijcie na tą stronę i odpowiedzcie na pytanie, o czym rozmawiacie na co dzień ze swoimi uczniami, uczennicami na lekcjach online.
I zaraz pewnie będą spływać pierwsze głosy, utworzy nam się tutaj chmura wyrazów. Jesteśmy ciekawi, jakie to będą tematy. Tak, myślę, że to, o czym Kuba też powiedział, że czasami podejmuje to wyzwanie rozmawiania na tematy, na które młodzież teoretycznie na początku nic nie wie, to chcielibyśmy też w celu właśnie zachęcać do tego, żeby te tematy, których pozornie na początku nauczyciele nie znają, żeby zaczęli poruszać z uczniami na lekcji, żeby właśnie to była taka zachęta dla nich samych, żeby się dowiedzieli czegoś nowego, ale też dowiedzieli się od swoich uczniów czegoś nowego i wymienili wzajemnie doświadczenia. Myślę, że później będzie jeszcze przestrzeń na to, żeby porozmawiać, jak wy to robicie, ale jak najbardziej też jesteśmy za takim podejściem, żeby rozmawiać o tematach różnych, które nie dotyczą nas bezpośrednio może czasami. Tak, i tutaj na samym czele peletonu wśród tematów poruszanych przez Państwa na lekcjach online jest samopoczucie. To jest też, myślę, że temat jakby znaczący w czasie pandemii, w czasie izolacji, ale też dużo było głosów za emocjami. Pytacie o to, jak się czują wasi uczniowie, rozmawiacie o sprawach bieżących, o powrocie do szkoły, o tolerancji, o problemach, o depresji, o życiu. Tak, tych tematów tutaj jest mnóstwo. Więc bardzo wam dziękujemy za wasze głosy i też w CEO, oprócz takich tematów właśnie związanych z... Tak, tylko jeszcze w momencie włączę prezentację. Tu jeszcze widzę, że dopisują niektórzy na czacie też podobne rzeczy, które się pojawiły w naszej chmurze. Momencik. Prezentacja. Okej, okay, już mam. Przepraszam, ale na chwilkę się zgubiłam. Tak, no właśnie w Centrum Edukacji Obywatelskiej staramy się podejmować również takie tematy i zachęcać szkoły do tego, aby na lekcjach online czy lekcjach stacjonarnych działy się rozmowy na temat takich trudniejszych i bardziej złożonych kwestii, które dotyczą życia społecznego. I to są takie tematy jak kwestia migracji, kwestia zmiany klimatu, praw człowieka, pokoju i konfliktów na świecie, demokracji, czym jest demokracja, tematy związane z różnorodnością międzykulturową, z edukacją, ze zdrowiem, z równością płci. I często to są tematy, które są tematami złożonymi, zagadnieniami, które w czasie rozmów w debacie publicznej, ale też w czasie rozmów w domach, w szkole, jawią się jako tematy kontrowersyjne, tematy, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tematy, na które często punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I w CEO nazywamy takie tematy tematami trudniejszymi, tematami złożonymi, tematami kontrowersyjnymi. I często to, co łączy te tematy, które tutaj wymieniłyśmy z Sylwią na slajdzie, to jest to, że ich postrzeganie różni się od środowiska, w jakim jesteśmy, ale też od regionu, od państwa, od rodzin, od grupy towarzyskiej, w której jesteśmy. I to, co łączy te trudniejsze tematy, to jest to, że w czasie rozmowy, w czasie dyskusji o tych zagadnieniach, o tych procesach uruchamiane są różne emocje, często takie skrajne emocje, jakieś odczucia. I oprócz tego też często w tych rozmowach o, nie wiem, o migracji czy o równości płci uruchamiane są jakieś różne wartości i różne poglądy rozmówców i rozmówczyń. I często jest tak, że ta trudność w rozmawianiu na temat, nie wiem, uchodźstwa czy praw człowieka jest związana z tym, że mamy też różny dostęp
do informacji, posługujemy się innymi źródłami wiedzy. Więc emocje, konflikt wartości, funkcjonujące obok siebie jakieś wyjaśnienia tych spraw świadczą o tym, że to są tematy trudniejsze i tematy, które niejednokrotnie dzielą społeczeństwa, ale też rodziny przy stole wigilijnym czy w czasie takich codziennych rozmów. Więc tutaj wyjątkowo ważna jest, znaczy szczególnie, może nie wyjątkowo, szczególnie ważna jest rola nauczyciela i nauczycielki, którzy decydują się na poruszanie takich tematów na zajęciach z młodzieżą. A myślę, że jakimś szczególnym wyzwaniem jest rozmowa na te tematy, które są wokół nas, które też często interesują uczniów i uczennice w takim środowisku wirtualnym. Więc dzisiaj też będziemy szukać na to odpowiedzi, jak radzić sobie z takimi tematami i też jakie są korzyści w ogóle dla uczniów i dla uczennic z tego, że poruszamy takie tematy w szkole. I to się też wiąże z drugim pytaniem, które umieściłyśmy na Mentimer. Poproszę o wrzucenie linku do Mentimer na czacie. Proszę o kliknięcie w link i o odpowiedź na pytanie, kto zabiera głos na Państwa lekcjach. Myślę, że to jest takież wyjątkowe pytanie i myślę, że te odpowiedzi Państwa jakoś też ustawią to nasze dzisiejsze spotkanie i będziemy zawsze ci sami uczniowie, aha, cały czas się zmienia ten wykres, więc czekamy. Tak, przy wasze odpowiedzi jeszcze spływają, ale widać jakby na ten moment, że większość z Państwa wybrała odpowiedź, że na waszych lekcjach najczęściej mówią ci sami uczniowie. Kolejna taka wartość to jest wszyscy uczniowie i uczennice zabierają głos. Mówię tylko ja, nauczyciel, nauczycielka. Na zielono mamy informację, że 7% z Państwa zaznaczyło, że na lekcjach online zabierają głos inni uczniowie niż na lekcjach stacjonarnych. Więc to jest taki przykład tego, jak to jest w różnych szkołach i na różnych lekcjach wirtualnych. Myślę, że do tego będziemy też nawiązywać, więc proszę nasze panelistki i panelistę, żebyście tutaj rzucili okiem na to i też w którymś momencie naszej rozmowy spróbowali się do tego odnieść. A tym samym przechodzimy do kolejnej części. Tak, ja myślę, że teraz nawet będzie chyba przestrzeń na to, żebyś Asiu, Kubo i Basiu odnieśli się do tego, bo teraz chciałobyśmy w sumie tam zadać takie pytania dotyczące tych pytań, które zadałyśmy na forum wszystkim, bo wiemy, że wiele wyzwań jest związanych z podejmowaniem z młodzieżą rozmów na trudne tematy globalne, ale wybrałyśmy te dwa. Czyli jak aktywizować młodzież, jakby kto mówi na lekcjach, jak to zmieniać, żeby nie tylko ci aktywni najbardziej uczniowie wypowiadali się na zajęciach. No i drugi temat, jakie te tematy podejmowane są z młodzieżą i jak wybierać te tematy, jak się do nich przygotowywać. Więc teraz chciałabym wam zadać pytanie po to, żebyście się podzielili z nami waszymi doświadczeniami, a przede wszystkim, żeby inni nauczyciele uczestniczący w webinarze mogli usłyszeć, jak mogą do tego podchodzić. Więc może to takie pierwsze pytanie, o czym zazwyczaj rozmawiacie z uczniami na tych lekcjach zdalnych w kontekście takich może bardziej globalnych tematów albo takich tematów, które są związane z takimi wyzwaniami współczesnego świata, z trudnymi tematami dotykającymi nas na co dzień. I w jaki sposób, jak to robicie, w jaki sposób dobieracie te tematy? Czy opieracie to na jakichś swoich własnych doświadczeniach, czy raczej staracie się szukać jakichś innych tematów, które by rozwijały jeszcze was osobiście? Także oddaję wam teraz głos.
czekamy na osoby chętne. Ewentualnie mogę poprosić pierwszą osobę, której zobaczę, że jest większa chęć. Tak, widzę tutaj chyba Kuba, że bardzo, bardzo ma ochotę zacząć. To może Kubo, ty? Drugi raz zaczynam, dobrze. Bardzo ciekawie się układają. Ja byłem w tych 7%, które zagłosowały, że jest część uczniów, która nie odzywała albo nie była aktywna na zajęciach stacjonarnych i zajęcia online wydobyły z tych uczniów ich potencjał, więc coachingowo mówiąc, sytuacja zdalnego nauczania sprawiła, że niektórzy uczniowie i niektóre uczennice, na przykład Kamil w klasie szóstej, sami zainicjował różne działania, które się dzieją poza też lekcją formalną, bo nie wiem jak u Państwa, nauczanie zdalne, nowe regulaminy, lekcja 30 minut trwająca i brakuje czasem czasu na to, żeby ci uczniowie mogli do końca powiedzieć, co myślą na różne tematy. No i Kamil na przykład, czytaliśmy lekturę obowiązkową, z której już będą też mieli egzamin na koniec 8 klasy, Felix, Ned i Nika, Gang Niewidzialnych Ludzi i tam jest tematyka sztucznej inteligencji, robotów i Kamil tworzy awatary. No więc zaproponował, że nam pokaże swojego awatara. I część to mu się udało zrobić na lekcji, a część nie i zaprosił swoich kolegów i swoje koleżanki po lekcji, tylko prosił mnie, żebym to spotkanie wydłużył. Więc to inicjatywa po części wychodzi od nauczyciela, ode mnie, tak, bo ja wymyśliłam lekcję, która nawiązywała do lektury, ale też wsłuchiwałem się w głosy uczniów i uczennic, którzy czuli taką potrzebę. Już w grudniu Amelia z kolei 6 klasy powiedziała, że czyta o sztucznej inteligencji książkę i czy mogłaby w pewnym momencie opowiedzieć o tej książce, więc też chciałem oddać jej głos. Ostatnio chłopaki też 6 klasy, którzy grają, stwierdzili, że zrobią historię konsoli. No i po prostu ja po raz pierwszy widziałem konsole, które przypominały jakieś sprzęty wielogabarytowe, aż do konsoli, która w listopadzie w ubiegłym roku japońskiej PlayStation 5 japońskiej. I dla mnie to było ciekawe, bo ja w życiu bez pomysłu moich uczniów ja bym tego nie usłyszał, ja bym nie wiedział. I jak to się działo? To się działo i na lekcji, i poza lekcją, było związane i z podstawą programową, bo to była lektura o sztucznej inteligencji, więc należy znaleźć pewnie jakiś taki balans pomiędzy tym, co uczniowie chcieliby zrobić, a pomiędzy tym, co też no, ja jako nauczyciel języka polskiego czy nauczyciel etyki mogę zrobić. Więc z mojej perspektywy wydaje mi się, że przy niektórych uczniach i uczennicach widzę zaangażowanie większe niż w nauczaniu stacjonarnym i jest to pewna szansa, którą można wykorzystać. Czyli też takie wsłuchiwanie się w potrzeby swoich uczniów i uczennic, tak też to zrozumiałam, co powiedziałeś. Czy z jednej strony badanie, co interesuje uczniów, ale też takie szukanie tego w tych tematach, które interesują uczniów, czegoś dla mnie jako nauczyciela, czegoś, czego ja się mogę od nich nauczyć. To myślę, że jakoś w tym temacie rozmawiania bardzo ważne jest, bo wtedy jest wymiana wzajemnych doświadczeń. A jak może, Joasiu, u ciebie to wygląda? Czy ty masz jakąś receptę na dobór tych tematów, czy też podchodzisz do tego tak jak Kuba, czy może jakieś inne rady masz dla naszych nauczycieli, chciałabyś się czymś podzielić? Znaczy, oczywiście ograniczają nas pewne prawa i obowiązki, które narzuca na nas nasz ministerialny element, więc ta nieszczęsna podstawa programowa gdzieś jest zawsze z tyłu głowy, bo no, mnie się wydaje, znaczy ja wiem, że do czegoś muszę tych ludzi doprowadzić, ale to nie chodzi o to, żeby ja ich doprowadziła do tego, żeby oni wykuli lekturę i treści i problem na pamięć. Ona musi być jakimś takim, jak Kuba powiedział, elementem wyjściowym. U mnie to wygląda w ten sposób, że bardzo staramy się odnosić te teksty do siebie. Teraz jesteśmy na progu jądra ciemności Józefa Konrada, więc wiedząc też o tym, że mam klasy medialne,
które muszą się nauczyć mówić o człowieku, dobierać słowa, patrzeć na świat, rozumieć świadomość swojego języka, staram się najpierw ich wybodźcować z tym tematem, tak żeby oni aż kipieli od potrzeby mówienia. I to jest jeden taki sposób. Mamy teraz w internecie w sumie już drugi sezon, tak można powiedzieć, od poprzedniego zdalnego nauczania, taki projekt oddolny, zupełnie spontaniczny, zaproś mnie na swoją lekcję. Jest tam mnóstwo nauczycieli, którzy bardzo chętnie przyjdą i porozmawiają o swoich doświadczeniach. Mnie akurat udało się wczoraj zaprosić nauczycielkę, która opowiedziała o swoich doświadczeniach w Burundi i w Czeczenii. I patrzenie na sposób postrzegania drugiego człowieka daje uczniom moim zdaniem taki bezpieczny poziom, że oni nie muszą się opowiadać od razu. Mogą mówić o tym, co usłyszeli, mogą potem mówić o tym, co przeczytali i dopiero krok po kroku postępować do tej drogi, żeby ewentualnie zacząć pokazywać też, co oni myślą, co oni czują. Dla nich jest to bezpieczniejsze. Gdy nie ma zdalnego nauczania, zaczynam ich angażować w jakieś akcje społeczne, w działania. Oczywiście to nie jest tak, że przychodzę i narzucam i mówię, słuchajcie, dzisiaj będziemy zbierać nakrętki, tak? Tylko ja zaczynam o tym opowiadać, jakie to fajne jest. Albo na przykład w ogóle ściemniam strasznie, kiedy mówię, że za moich czasów to nie było nakrętek i nie można było ich zbierać, żeby dzieciom pomóc, tak? I wymyślam sytuację, która, prawda, mi się tak cofnęła 20 parę lat wstecz, podniecałaby mnie niesamowicie jako nastolatkę. I oni oczywiście wkręcają się niestety tak od razu. Tak, mam nadzieję, że tu nie oglądają mnie żadni uczniowie, którzy już teraz nie będą działać tym systemem. I w tym momencie, kiedy tutaj Państwo nawet piszą na czacie o tym ograniczeniu czasowym lekcji, to już wtedy nie ma znaczenia, bo ten problem, on się rozwija gdzieś dalej obok. Może być i po lekcjach, ale może być następnej lekcji, może być w jakimś procesie potem lekcji czy w temacie. Uczniowie żyją z pewnym elementem, pewnym napięciem albo napięciem emocjonalnym albo treścią, wracają do tego. Co więcej, ja ich dzięki temu poznaję, bo kiedy zaczynam oddawać im głos, a bardzo często lubię to robić, żeby oni mówili trochę więcej niż ja, to dowiaduję się, że mamy na przykład w gronie z tych uczniów świetnych ekspertów, którzy są ekspertami z jakiejś dziedziny zupełnie niszowej. I to dla nich też taki impuls do tego, żeby wyrażać opinię i to jest dla mnie taki następny krok, żeby przejść w ogóle do rozmowy jakiekolwiek. Czyli rozumiem, że tak widzę z tego, co mówi Kuba i co ty mówisz, Asiu, że bardzo ważne jest, żeby odkryć to, co emocjonuje, co interesuje uczniów, co ich porusza. A jak to wygląda u ciebie, Basiu? Czy ty też takie kryterium stosujesz? Czy masz jakąś inną receptę na to? I jak sobie radzisz właśnie też z tym, o czym mówią tutaj osoby na czacie, że czasami brakuje czasu na to, żeby taką rozmowę przeprowadzić, bo podstawa programowa musi być zrealizowana i jak sobie z tym radzisz? Myślałam dzisiaj o nas, nauczycielka i nauczycielka, my jesteśmy takimi tropicielami, tropicielkami interesujących, angażujących, absorbujących tematów, ale tych tematów de facto nie wymyślamy, bo one, te tematy podrzuca nam rzeczywistość i te tematy pozyskujemy, obserwując rzeczywistość wnikliwie, pozyskujemy z własnego doświadczenia, ale także te tematy podrzucają nam nasi uczniowie, uczennice. Najczęściej nie dzieje się to w tej części głównych zajęć, tylko gdzieś tam na tych marginesach, gdzieś tam w czasie takich luźnych rozmów, jakiegoś takiego small talku, ponieważ uczniowie chcą być traktowani poważnie. Ja pozwoliłam sobie przeprowadzić w tym tygodniu takie badania terenowe w klasie i zadałam to samo pytanie, o czym uczniowie i uczennice chcieliby rozmawiać. I rzeczywiście w jednej klasie na peleton wysunął się temat depresji, niepokojący temat i myślę, że tutaj obok mnie powinien siedzieć pani psycholożka, psycholog, pedagog. W ramach moich zajęć te tematy, które ja jakoś tak intuicyjnie gdzieś tam prowadzę te zajęcia, tak, żeby one się pojawiły, to z pewnością prawa mniejszości seksualnej. To jest ten gorący temat i z niepokojem przecież obserwujemy wyrastające grzywy po deszczu, strefy wolne od LGBT. I,
i ta figura osoby, osoba nieformatywna, nieheteronormatywna, to nie jest jakaś figura retoryczna, czy jakiś obiekt, obiekt naszego eksperymentu myślowego w czasie lekcji, bo przecież osoby nieheteronormatywne to nasi uczniowie i nasi uczennice. I myślę, że to jest rozmowa o prawach mniejszości seksualnej, jest takim też momentem okazania wsparcia uczniom i uczennicom i okazania solidarności. Tak, ja mówię o tym temacie, który się pojawił w Mentimeterze, na który wskazali uczniowie moi. Drugi temat, i to jest tak, zajmuje chyba trzecie miejsce, temat związany z seksualnością, z problematyką tożsamości płciowej, stereotypami płciowymi, emancypacji, praw kobiet, polityki równościowej, także wizerunków płci w kulturze popularnej. I to bardzo mocno wybrzmiało w czasie tych moich mentimeterowych badań terenowych. I oczywiście tematy, których może wbrew zaleceniom władzy nie da się ominąć, tak? Ogólnopolski strajk kobiet, strajki, manifestacje, demonstracje, bo my zapominamy o tym, że tak naprawdę to jest też doświadczenie ich, młodzieży. Ja pracuję z młodzieżą, tak? Nieważne po której stronie są, ale to jest ich pokoleniowe doświadczenie. Jak ja sobie radzę z tą, jak realizuję tę podstawę programową i to może w kolejnym odcinku. Ja przedam czasu, tak? Ja jeszcze mam jedno pytanie do Asi. Chciałam zapytać, Asiu, jakbyś mogła powiedzieć, w jaki sposób włączasz też wątki edukacji globalnej na przykład przy omawianiu takich lektur jak Jądro Ciemności? Nie wiem, może jakiś masz pomysł albo jakąś gotową receptę też, bo też właśnie tak w CEO mamy też takie, praktykujemy takie podejście właśnie, żeby też przy tekstach kultury odnosić się do współzależności globalnych i pokazywać takie relacje tej opowieści w lekturze z wyzwaniami współczesnego świata. Mogłabyś opowiedzieć o tym krótko? Znaczy wiecie co, słuchajcie, to tak wygląda, że to trzeba gdzieś jakoś sobie powymyślać i wyszukać. A tak naprawdę każdy ten tekst literacki jest tematem globalnym, bo wszyscy doświadczamy emocji, tylko w różny sposób te emocje mają podbudowę kontekstową. Kiedy teraz rozmawiam o trenach, to jest cierpienie człowieka, który związany jest z jego śmiecią, jego dziecka. Ja zaczynam od tego, że jestem mamą, jak ja bym się czuła, gdybym była takim kochanowskim, jakby mi się stało tak na przykład, że przekreśla mi się cały świat. I w przypadku takich tematów z edukacji globalnej od razu mogę przejść do tego, co się dzieje z człowiekiem, który przypływa do Lampeduzy i zanim już nie przypływa jego dziecko, bo wypadło w trakcie, kiedy oni przekraczali to niesamowite, niebezpieczne morze. Ja mogę porozmawiać o pani, która i pół roku czeka w Brześciu razem ze swoimi dziećmi i jeździ w tą i z powrotem od jednej granicy do drugiej, odprawiana w tą i z powrotem z kwitkiem i widzi, jak jej niepełnosprawny syn niknie w oczach, bo uważa, że kiedy się będzie modlił, to Bóg go uzdrowi, on pomoże dzięki temu mamie. Czyli rozumiem, że zachęcasz do poszukiwania takich współczesnych wątków, odniesienia się do współczesności i odczuć współczesnego człowieka w tych tekstach literackich, czy może nawet historycznych. Ale to nie tylko tak, bo jeżeli zaczęliśmy od Jądra Ciemności, to ja wspomniałam o tej właśnie nauczycielce, która chciała opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Gdzieś przecież jest jakiś początek, tak zawsze. I kiedy spojrzymy na różnicę w postrzeganiu w ogóle świata przez Sienkiewicza, którego uczniowie znają gdzieś z podstawówki i w perspektywie zestawią go z Konradem, później mają informację od pani, która mieszkała w Burundi kilka lat i powiedziała o swoim własnych odczuciach, o szoku kulturowym, to uczniowie wchodzą tak naprawdę już w coś takiego, co ja nazywam taki rodzaj transgresji, czy takiego rozproszenia różnych głosów. I moim zdaniem kluczem do edukacji globalnej jest umiejętność postrzegania tych wielu głosów.
żeby nie skupić się na jednym. I ja, tak jak mówiłam, uczę grupy, które są klasami z rozszerzenia medialnego, ale mam też klasy, które są na poziomie podstawowym z języka polskiego i nie rozszerzają niczego. Nawet są zupełnie odległe od języka polskiego, mają jakiś profil matematyczny. I okazuje się, że ich ciekawość świata, ich obserwacja dotycząca zjawisk codziennych od razu wychodzi. Oni chcą od razu skomentować i powiedzieć, a to tak jak ten, a to tak jak tu się zdarzyło. I moim zadaniem jest nie ucinać tego, nie fokusować się tylko na tym, powiedzieć, o nie, bo dzisiaj są treny i nie będziemy w ogóle rozmawiać, bo po co? Tak? Jeżeli uczeń chce mi powiedzieć o czymś, co jest kontekstem, ja potem do tego jestem w stanie przejść i powiązać i powiedzieć, słuchaj, no i zobacz, mamy wspólny punkt doświadczeń ludzkich. Każdy rodzic cierpi z powodu śmierci dziecka. Tak? Teraz musimy popatrzeć, co się staje z tym człowiekiem, czy mu się też zawala świat. A jeżeli się zawala mu świat, to czy to tak jak z Kochanowskim, który wierzył całe życie w jedno, a potem nagle się okazało, że jest nieużyteczne, czy coś spowodowało z zewnątrz i oni sami o tym mówią, sami szukają później tych rzeczy. Więc wystarczy, tutaj powiedziała Basia, że ta lekcja, to nie jest coś takiego, że my musimy w jakiś sposób się, prawda, trzymać pewnych schematów. Ja w ogóle nie cierpię scenariuszy autentycznie. Jak mam widzę scenariusz, to mnie nosi. Bo nigdy nie byłam w stanie z tego skorzystać. Bo ja zawsze staram się iść za uczniem. Mamy grupy czasami na jednym poziomie, które tak naprawdę no, możemy uczyć tego samego, z tych samych podręczników, a za każdym razem jest inaczej. I to, co powiedziała Basia, jest bardzo ważne, żeby właśnie dać sobie przestrzeń na tę rozmowę. Bo my mamy uczyć ludzi, którzy umieją rozmawiać, a nie takich, którzy mają odbębnić maturę na tam 80%. Rozumiem. Czyli warto też podchodzić kreatywnie, tak, do tych tematów z podstawy programowej i szukać jakichś wątków dodatkowych, sięgać głębiej w te tematy. Tak. Do tego Tak, jeszcze Kubo? Chciałbym tutaj do Julii, tutaj tej kwestii edukacji globalnej. I problemów także krajów globalnego południa, bo o tym trzeba do źródła dojść, bo edukacja globalna jest o wiele, sami wiemy, o wiele szerszym pojęciem, tak, bo i prawa człowieka i tak dalej, to edukacja zdalna, czyli możliwość łączenia jednego kraju z innymi krajami daje mi przestrzeń niesamowitą do działania, na przykład w pustyni w puszczy, przed analizą lektury, którą próbuję odczarować i jakoś mądrze zinterpretować z uczniami i uczennicami. Mamy łączenie z Rwandą, z moim przyjacielem, który mieszka w Afryce. I on opowiada, nie że ja opowiadam historię, albo jak mi się wydaje, albo jak ja się czuję, to jest ważne. Też usłyszeć własne emocje i emocje uczniów, ale też chyba doświadczenie słuchania osoby, która tam mieszka, osoby, która cierpi biedę, osoby, która straciła w konflikcie Tutsi i Hutu swoją mamę, była świadkiem mordowania swojej mamy. Więc to jest też doświadczenie komunikacyjne, zdalne, ale bardzo mocne. I to też potem jest wyzwaniem dla nas, żebyśmy o tym też mądrze porozmawiali. Basia, mówiłaś, że pewnie byś potrzebowała, ja też i wielu tutaj z nas i koleżanka z Elbląga, która pisze i z Gdyni, żebyśmy mieli obok siebie w czasie lekcji, nie tylko lekcji wychowawczej, ale lekcji, tak jak ty mówisz, Asiu, o śmierci w terenach Jana Kochanowskiego, psycholożkę, psychologa, specjalistę, bo za chwilę uczeń na moje pytanie, jak się czuje, mówi, że się źle czuje, bo jego babcia zmarła, bo miała COVID-a. I wtedy to wszystko się linkuje z życiem. No i teraz pytanie, co my jako nauczyciele zrobimy z tymi tematami, które są bardzo trudne. I tutaj trzeba zachować bardzo wielką wrażliwość i taką uważność. Drugi raz wracam do tego słowa, bo nie wszystko da się zamknąć i domknąć online. Gdy mamy zajęcia stacjonarne,
to gdzieś jest gabinet pedagogzki, pedagoga czy psychologa, czy psycholożki, zależy od tego, jak tam szkoła ma finanse i kogo zatrudnia, ale my możemy powędrować za tą uczennicą i uczniem, którzy wychodzą z klasy, możemy z nimi się spotkać, porozmawiać, zachęcić. Natomiast online, o tyle dla mnie to jest wyzwanie, że ja nie zawsze wiem, co dzieje się z tym uczniem. Prawie w ogóle nie wiem, co się dzieje, kiedy go wyrzuci z lekcji. Więc to jest też wyzwanie dla mnie przy takich tematach, które też, tak jak ty, Basia, mówiłaś, że uczniowie i uczennice pokazali, że są ważne, że tego potrzebują, ale też ja muszę pomyśleć, na ile ja sprawnie mogę o tym porozmawiać bezpiecznie dla tych uczniów i uczennic, nawet jeżeli są w szkole średniej, bo ty akurat uczysz w technikum, ja uczę w szkole podstawowej, więc zawsze to mam w głowie, nie? No, do którego momentu, jaki temat ja mogę wziąć na warsztat. No to Kuba poruszył kilka ważnych wątków, tak? Między innymi tych emocji, które się pojawiają przy poruszaniu różnych tematów, ale emocje i uczniów, które mogą być związane z danym tematem, ale też poruszać emocje związane z ich osobistymi problemami, więc myślę, że to jest taki rzeczywiście ważny, delikatny temat. Plus mówiłeś też ale wcześniej chyba też Asia, o zapraszaniu gości na lekcje, którzy mogliby to podzielić swoim doświadczeniem albo swoją historią. To też u nas w projekcie o migracjach jest dosyć istotne, że oprócz mówienia o tym, czym są migracje, opowiadania różnych historii, też chcemy oddawać głos samym migrantom, stąd filmy o migrantach, gdzie oni o sobie mówią, stąd jakieś historie, czy pisane, czy wideo, które bardzo promujemy i zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do tego, żeby używać tych materiałów. I też wiemy z ankiet po kursie dla nauczycieli i nauczycielek, że spotyka się to naprawdę z aprobatą i wykorzystują te materiały. Ja teraz bym chciała jeszcze odnieść się do drugiej części tego Mentimetera, który robiliśmy, czyli tematu tego, kto mówi na lekcjach i jak zachęcać uczniów do tego, żeby podejmowali się wypowiadania podczas rozmowy, którą inicjują nauczyciele i nauczycielki. Jak robić, co robić, żeby ten temat był atrakcyjny dla uczniów. Wiem, że tutaj pamiętam, że i Kuba, i Asia, i Basia mówili nam o różnych takich tipach, wskazówkach, które pomogą aktywizować uczniów w momencie, kiedy chcecie tą część jakiejś lekcji przeznaczyć na taką dyskusję z uczniami. Więc teraz chciałabym może Was zapytać o te Wasze porady, Wasze tipy, które pomogłyby jakoś dać wskazówkę tym nauczycielom, którzy jeszcze się obawiają trochę poruszać trudne tematy z nauczycielami na lekcjach. Może teraz nie będę typować, może ktoś, kto ma pierwszą ochotę, pierwsza odpowiedzieć na to pytanie. Jak to robić, jak inicjować, jak robić to zdalnie, bo to też ważne, tak jak wykorzystywać te narzędzia, które mamy teraz w edukacji zdalnej, żeby zachęcać uczniów do wypowiadania się. Tak, mogą być to takie proste sposoby, jakieś takie zajawki na to, żeby ci uczniowie, którzy nie wiem, są nieśmiali, nie zabierają głosu, żeby właśnie odezwali się na lekcji zdalnej. Asia? Ja używam takich krótkich filmików ze spotów kampanii społecznych. To jest super sprawa, bo trwa 60 sekund, czasu nie zabiera, jest mocne emocjonalnie. Czasami trochę przesadzam, bo wybiorę jakieś dziwne. No nie będę teraz mówić, co tam sobie wybrałam do Kochanowskiego i jego pieśni jednej, Jasne. Ale może jak ktoś będzie chciał, to niech napisze na prajwie, to ja mu potem wyślę, co tam sobie wybrałam, że nawet Kochanowski nie przewidział, że można być, prawda, super ekstra bohaterem po śmierci i zasłynąć na sławę, zasłużyć, ale to świetnie działa na wszystkich, bo rozluźnia.
Jest zewnętrznym elementem, jest krótkie, bodźcuje uczniów, trochę się pośmieją, a jednocześnie trochę później będziemy mogli powiązać temat z czymś, co też zmusi ich do rozmowy. Czyli krótka inspiracja, 60-sekundowy filmik nawiązujący do tematu. Basiu, od Ciebie jedna wskazówka, jeżeli masz i chciałabyś się podzielić. Takim sposobem. Tak, na krótki sposób, na zaczęcie, rozpoczęcie. Ja się odwołuję do, teraz zalążkiem rozmowy jest takie odwołanie do takich wspólnych pandemicznych doświadczeń i najczęściej, ponieważ ja się dzielę swoimi, z uczniami swoimi niepokojami, wątpliwościami, czasami początkiem rozmowy jest, dzielimy się jakimś tam problemem, na przykład z tym, że nie możemy zasnąć, bezsenność jest takim tematem, szukamy wspólnie jakichś takich rozwiązań i to jest taki początek, tak? Krótki small talk, tak? Tak jak mówię, po prostu takie marginesy, to co na marginesach tej części głównej jest uważam szalenie ważne i nauczyłam się na zdalnym powstrzymywać te imperialne zakusy, żeby panować nad całym procesem dydaktycznym, nad tym, co uczniowie mówią, co myślą i właśnie tak, żeby ten proces dydaktyczny przebiegała punkt po punkcie. Nauczanie zdalne, ale też ja muszę tutaj lokować produkt, również praca z w czasie praca w uczestnictwo w kursie Rozmawiajmy o uchodźcach, Rozmawiajmy o migracji, ona w ogóle po prostu mnie zmieniła, odmieniła mnie, więc tak, proszę, polecam. Proszę się zapisywać na ten kurs. Dzięki Basiu, że tutaj rekomendujesz nasze migracyjne wątki i zachęcasz do tego, żeby sięgać po te gotowe materiały i gotowe filmiki. Zaraz link tutaj się powinien pojawić. Tak, jesteś autentycznym przykładem właśnie osoby, która przed chwilą skończyła nasz kurs Rozmawiajmy o uchodźcach i tutaj jest zadowolona autentycznie. Więc dzięki Wam za te krótkie takie szoty i krótkie propozycje na to, jak zacząć. Specjalnie Was o to zapytałam. Ja mam też, jeszcze. To poczekaj, Kuba, na razie. Proszę. I tak specjalnie o to zagadałam, bo też wydaje mi się właśnie, żeby dojść do takich bardziej złożonych tematów w rozmowie, no to przede wszystkim ważna jest relacja i takie zaufanie w grupie, znajomość, wzajemna osób, które ze sobą rozmawiają, więc też na budowanie relacji w grupie, w klasie mają wpływ takie krótkie szoty i jakieś drobne wstawki. Kubo, czy ty krótko powiesz o ja tym? Ja chyba domyślam się, że to Kuba będzie mówił. Zdaniach. No tak, szota. Krótki wyjaśnienie, Kuba. W klasie szóstej by się zapytali o etymologię, skąd szot, i bym się musiał tłumaczyć, nie? To byłby dobra zajawka na początek. Uczniów Michała i Kamila, którzy sami zainicjowali na początku października, mi się wydawało, że to będzie strata czasu, nie? Bo 30 minut i oni po prostu przez 5 minut na początku i na końcu opowiadają kawały. To są nadworni komicy, którzy wymyślają kawały, czytają kawały i zawsze mogę na nich liczyć. I kiedy jest nam smutno, to nawet w trakcie lekcji mówię: Michał, masz tam jakiś kawał? No i Michał ma Panie Kubo, zawsze. Więc to jedna rzecz, a drugi shot, bo na jednym się nie kończy. Nie, na jednym, Kuba, na jednym. Dobra, okay. Sorry, Kuba, drastycznie przerwałam, ale dzięki też za to. Ale możesz napisać na czacie. Tak, możesz napisać na czacie. O, nie, pozwólmy mu, bo to jest przygotowane. No dobra, Kuba, przepraszam. Dobrze, no to drugi shot. Ja się dopytywałem, ilu będzie tutaj uczestników i uczestniczek, bo chciałem to zrobić z wami. Znaczy konkurs na przykład wymyślony przez uczniów i uczennice na najfajniejsze skarpetki. Więc do kamerki, jak się nie pokazują twarzy, to muszą pokazać skarpetki. Wtedy siłą rzeczy włączają kamerkę. I czasem po raz pierwszy dzięki tym konkursom widzę twarze moich uczniów i uczennic niewidzianych od 2 miesięcy. I naprawdę konkursy działają.
5 minut na koniec lekcji, czy po lekcji mam tyle samo uczniów, co na lekcji, więc proponuję zaproponować jakiś konkurs i uczniowie po prostu będą się wpisywali na listę konkursów, w których ja jako nauczyciel, bo tutaj zadałaś pytanie, gdzie ma być nauczyciel, tak, albo jaką ma pełnić rolę, no to ja też się bawię w myśl zasady harcerskiej czy zuchmistrzowskiej, że harcerz czy zuchmistrz jest też włączony do zabawy. Tak, dzięki. Tak, ten drugi pomysł też był bardzo wartościowy i żałuję, że dzisiaj mam czarne, nudne skarpetki, ale też bym na pewno na miejscu twojej uczennicy włączyła kamerkę. Tak, to dzięki za te propozycje. Jestem też ciekawa, wcześniej Kuba, ty mówiłeś o tym, że często poruszając takie tematy trudniejsze, bardziej złożone, jest taka wrażliwa kwestia dotycząca emocji, jakie wywołują takie rozmowy. I właśnie moje pytanie brzmi, jakie metody, jakie sposoby na rozmowę sprawdzają Wam się online właśnie w sytuacji, kiedy mamy jakiś taki trudniejszy temat, który budzi emocje, nie wiem, dzieli klasę. Co Wam się sprawdza? Co stosujecie, że się udaje i że nie macie takiego poczucia, że zostawiacie tych uczniów z jakimiś trudnymi emocjami w domu przy komputerze? Jakieś metody na tą rozmowę, żeby nie była, wiecie, za bardzo, żeby nie była tak bardzo emocjonalna, żebyśmy nie mieli poczucia, że zostawiamy uczniów z emocjami. Znaczy na pewno chciałam powiedzieć o swoich uczniach, że nie lubią wchodzenia w takie pytania, co sądzisz o, co uważasz na ten temat. Oni dobrze jak czegoś doświadczą, moim zdaniem, a najlepiej właśnie coś zewnętrznego. Ja chyba z 2 lata temu, nie, może z rok, wzięłam udział w projekcie Shortcuts CEO. I o dziwo, mimo że już w tym roku nie biorę, został mi dostęp do filmów, więc naprawdę polecam, bo są to krótkie filmy mieszczące się właśnie gdzieś 20 minut. Ja tu Państwu na czacie wstawiłam właśnie link do takiego filmu, który szczególnie polecam, on się nadaje do wszystkich grup wiekowych, takich mniej więcej od 6 klasy wzwyż, bo to jest o tym, jak kreować swój wizerunek przy pomocy Instagrama, jak wykorzystać Instagram do tego właśnie, żeby stworzyć samego siebie, prezentować z jakimi problemami się boryka człowiek, który jest nagle instagramowym fejmem, a na co dzień jest zwykłym szarym człowiekiem, a nagle okazuje się, że tam jest dla niego arena do rozmowy. I no, moim zdaniem właśnie takie elementy, które towarzyszą wszystkim tym moim uczniom, bo każdy praktycznie z nich ma konto na Instagramie. Później znowu wzbudzają rozmowę, chociażbym nawet nie chciała. Bo ten film jest tak ciekawie stworzony, że on nie ocenia ani tego, że ta dziewczyna spędza dużo czasu, nie pokazuje na przykład tego, że ona odchodzi od szkoły, bo nie odchodzi. Potrafi zebrać jakiś balans związany ze sobą, szkołą i rodzicami. Rodzice śledzą jej w ogóle profil instagramowy i komentują jej zdjęcia. Jest gdzieś zapraszana, a jednocześnie nie wybija się na taką sławę. To jest moim zdaniem coś takiego, co można wykorzystać w każdej grupie wiekowej, a przecież wszyscy, szczególnie na polskim, czy nawet na innych takich przedmiotach humanistycznych, mamy do czynienia z jakimiś postaciami wybitnymi. I to może być wstęp do każdej postaci, która w jakiś sposób staje się sławna, słynna, wybitna, co w niej zanika, co się rozwija, a w odniesieniu tak naprawdę do zewnętrznego, takiego arbitralnego tematu tej dziewczyny w filmie. Mhm. Tak, to fajnie, Asia, że przypomniałaś o tych materiałach tego programu Shortcut, bo też w podsumowaniu tego webinarium przygotujemy dla Państwa taki artykuł, który zostanie opublikowany na naszym blogu CEO, w którym zbierzemy te wszystkie informacje i polecane materiały, w tym materiały filmowe, o których wspomniałaś i też Państwo będą mogli sięgnąć do tych filmów i skorzystać z tych propozycji. Kubo, może Ciebie też jeszcze zaproszę do zabrania głosu, bo pamiętam, że też w rozmowie, kiedy przygotowywaliśmy się do tego webinarium, wspominałeś o takiej metodzie zaczerpniętej z judaizmu, która odwołuje się do tego, żeby trochę pracować z motywacją
naszych rozmówców do wzięcia udziału w rozmowie. Czy mógłbyś jakoś rozwinąć ten temat i jak ty jakoś wykorzystujesz w swojej praktyce nauczycielskiej tą motywację? Tylko się odniosę jeszcze do tych skarpetek, bo tam któraś z koleżanek napisała, a jeżeli ktoś ma dziurę, no to jeszcze pół biedy, a jeżeli nauczyciel ma na przykład bokserki, bo zapomniał ubrać spodni, bo czasem to mi się zdarza, że lekcje prowadzę bokserka, to wtedy jest problem, nie? A ta dziura to można wykorzystać w ogóle filozoficznie, nie? Dziura to byt czy nie byt? Tak, dać im czarną kropkę, na przykład ja takie ćwiczenie zrobiłem na lekcji, bo chciałem usłyszeć ich opinię na temat tego, jak się czują, nie? Czyli na białym tle czarną kropkę i wiecie po prostu, jakie były różne. Ktoś mi powiedział z uczennic, że widzi misia polarnego z nosem, więc dla mnie to było wow, po prostu ja widziałem czarną kropkę, misia polarnego widział. Metoda, o której wspomniałaś, to jest metoda Machloke, czy która się wywodzi z Talmudu, a tak naprawdę z Jeszywy, kiedy rabin z uczniami dyskutują na temat fragmentu Gemary i mają Misznę, czyli elementy Talmudu, ważnego komentarza do Tory. I ta metoda polega na tym, że wsłuchujemy się w opinię wszystkich, którzy mają do zaprezentowania, zupełnie nie oceniają. To znaczy nie ma komentarzy, nie ma sprzeciwu, nie ma powiedzenia nie zgadzam się, ale jest taka intencja, że moją motywacją nie jest wygrać rozmowę, czy ten spór, czy jakąś tam kłótnię, która tylko moją motywacją jest rozwiązać problem. Czyli zupełnie inna perspektywa. Nie, że ja będę zwycięzcą, zwyciężczynią tej dyskusji, tej polemiki, bo twoje zdanie jest ważniejsze. Nie, naszą motywacją wspólną jest coś zobaczyć, coś rozwiązać, poszukać rozwiązania, które potem się finalnie okaże dobre dla wszystkich, bo może tak być, że mimo że się różnimy, to jedna i druga strona mają swoją rację. Więc tego staram się także moich uczniów i uczennic, nie wiem czy uczyć, czy nauczać, bo to słowo jest takie, mam wrażenie, bardzo z wysokiego poziomu, ale żebyśmy o tym rozmawiali, czy na tym polega właśnie uczenie się wzajemne od siebie, słuchając, respektując i szukając przez mówienie, prezentowanie różnych punktów widzenia. Gdyby Talmud miał wersję współczesną, internetową, to pewnie by wyglądało tak, że hiperłącza byłyby, czy tam niż na te komentarze, po prostu wiele byłoby tych komentarzy i by nie starczyło stron do tego, żeby stworzyć współczesny, nie wiem, ponadreligijny Talmud, nazwijmy to tak, z hiperłączami, z różnymi myślami, które wypływają z głębi serc i umysłów uczniów. A jak to robić na przykład? Mamy, nie wiem, Jerzycjadę. Ja tutaj jestem z Poznania, tak? Jerzyce to jest dzielnica, dzielnia, w której mieszkam. Niektórzy mówią, że Jerzyce to jest stan umysłu. No i szósta klepka w szóstej klasie. No i tam pada jedno zdanie. Od życia nie można uciec z nawagary. Koleżanka drugiej zamkniętej wieżyce przy Słowackiego 18, prawda, siedzi i daje karteczkę z tym cytatem. Od życia nie można uciec z nawagary. I uwierzcie, po prostu lekcje to były 3 godziny. No musiałem jakoś tam zakręcić podstawą programową i wpisać trochę, wiecie, nie? Ale po prostu no, cytat, który gdzieś tam jest schowany w pierwszej serii z 1977 roku, nie? I by się powiedzieli, po prostu to trąci myszką. Nie tyle lat temu, to prawda, 22 tomy już powstały, Jerzycjady, no i gdzie tam coś ciekawego, nie? Ale no i wtedy jest dyskusja. No i wtedy wprowadziłem na przykład tę metodę, o której teraz mówię, zaczepniętą z judaizmu, nie? No, co znaczy życie, co bagary, jak wy rozumiecie i tak dalej, i tak dalej. To też fajnie, ten opis tej metody i twoja opowieść o niej też bardzo koresponduje z tym, co mówiła wcześniej Asia o tym, że
że w takiej rozmowie też warto jakby pokazywać ten wielogłos i dawać przestrzeń na wybrzmienie różnych głosów i to też jakby w tym duchu właśnie, że jakby celem tej rozmowy nie jest zwycięstwo, ale właśnie pokazanie problemu, zagadnienia z różnych stron i słuchanie się w różne głosy, ale też jakieś szukanie takiej wspólnoty myśli i wspólnych rozwiązań. Sylwia, czy może przejdziemy do tej części, do tych formuł rozmów? Tak, ja myślę, że to trochę nawiązuje do tego, co teraz mówiliście o metodach, takich trochę kreatywnych metodach, które widzę, że się też na czacie spotykają z dużym zainteresowaniem i aprobatą słuchaczy i słuchaczek. Chciałybyśmy też was zapytać o to, jaka najlepsza jest dla was formuła rozmowy i taka rola, którą nauczyciel, nauczycielka powinni, czy mogą przyjmować, kiedy chcą inicjować rozmowę na lekcjach, czy to wychowawczych, czy zajęciach przedmiotowych, bo też przed spotkaniem rozmawiałyśmy z wami o tym, że macie na to różny sposób. Pamiętam, że Basiu mówiłaś o odchodzeniu od roli wszechwiedzącego narratora, więc może byś to jakoś rozwinęła i powiedziała, jak to robić i jaki to ma cel, jakby podchodzenie w ten sposób do moderowania rozmowy. Przepraszam, wypadło mi z głowy. Mogę powtórzyć pytanie, jeśli masz ochotę. W swoich myślach się teraz zamknęłam. Ja w ogóle jestem takim szalenie wątpiącym nauczycielem we własne metody dydaktyczne, ale myślę, że warto tę niepewność i te wątpliwości, będąc nauczycielem, nauczycielką, pielęgnować. Też ja się z tymi wątpliwościami, poruszając trudne, złożone tematy, dzielę z uczennicami i uczniami. Rzeczywiście powstrzymałam już te zakusy imperialne i staram się, dążę do tego, żeby tę rolę wszechwiedzącego narratora, ale też jednocześnie kontrolera tych wszystkich treści w sobie po prostu w sobie zagłuszyć. Tym najlepszym takim momentem i kiedy wydaje mi się, że rozmowa jest dobra, to wtedy, kiedy moi uczniowie, którzy, ja mam takie doświadczenie z uczniami, uczennicami, oni mają głębokie przekonanie, że to, co mówią, jest nieważne. Albo że ich głos jest nieważny i mam poczucie, że lekcja się uda w momencie, kiedy ja im nie jestem potrzebna. To znaczy, kiedy oni zdobywają po prostu, kiedy jest taki moment po prostu emancypacji i uniezależnienia się od tego autorytetu. Oczywiście pozornego, bo żadnym autorytetem ja nie jestem i z całym szacunkiem dla wszystkich nauczycieli i nauczycielek. Tak, autorytety na pstrym koniu jeżdżą. Więc ten moment, kiedy oni samodzielnie podejmują refleksję i ja jestem kimś takim z boku, tak, słuchaczem, jest bardzo fajnym momentem, bo ja wtedy wiem, okej, wy już mnie nie potrzebujecie, tak? Wy sobie poradzicie, wyjdziecie z klasy i będziecie toczyć tę rozmowę może na Facebookach, może poza przestrzenią klasy i ja mam i mogę mieć taki spokój. Natomiast tego spokoju nigdy nie mam, tak? Rozmowa na trudne, złożone tematy to jest stąpanie po kruchym lodzie, więc nie jest dobrze, jak się wpada do klasy i wrzuca się tę bombę, a potem się ucieka, gdzie pieprz rośnie. Doprowadzać do takiej sytuacji, tak, wywoływać, unikać wywoływania skrajnych emocji, nie doprowadzać do wrzenia, tak? A to pomaga w tym po prostu posiłkowanie się materiałami, tak? Zastąpić swój głos czyimś głosem, jakimś świadectwem, jakąś narracją, tak? Jakąś opowieścią, tak jak pracowałam z klasą drugą, z 6 dziewczynami, z opowieściami migracyjnymi, materiały, które Centrum Edukacji Obywatelskiej
opracowało i to był taki moment, że tak naprawdę cudze doświadczenie było takim punktem wyjścia, było taką iskrą i były te momenty zarówno identyfikacji z tym doświadczeniem, ale takie też momenty takie, kiedy pewne różnice wybrzmiewały, ale chodzi o to, żeby tych różnic też nie unicestwiać, tak? Nie anihilować, czy żeby one też mogły wybrzmieć, tak? Bo to właśnie te różnice są wartością. Ja rozumiem, że te momenty, w których musisz zareagować albo uważasz, że powinnaś zareagować, to nie zawsze są takie sytuacje albo momenty, które są przewidywalne i trzeba być przygotowanym na to, żeby jakoś zareagować odpowiednio i wesprzeć uczniów. To jest długi proces. To już i ja, i Asia, i Jakub też o tym mówili, że nie da się tego zamknąć w obrębie jednej lekcji. My musimy się właściwie nastawić na to, że my jesteśmy i uczniowie są w pewnym procesie i dobrze jest oczywiście, jak te tematy się zazębiają, ze sobą łączą, tworzymy pewną taką sieć, czy tkamy jakąś pajęczynę, tak, pod jakimś hasłem wywoławczym, na przykład uchodźcy, migracja, obcość, inność. Natomiast tak, no to trzeba się nastawić na to, że my nie mamy tej roli edukatorów, którzy przychodzą z zewnątrz, robią warsztaty. My pracujemy codziennie i tak naprawdę włączanie tych wszystkich trudnych tematów to nie jest sytuacja odświętna z okazji Dnia Tolerancji, tylko to powinno być codzienną naszą praktyką dydaktyczną i to jest wyzwanie. To jest wyznanie, ale ja myślę, jeszcze jak coś się też na lekcjach nie wydarzy, ja mam też czasami takie, każdy z nas na zdalnym wychodzi i mówi, no nic się tak, nie było feedbacku, nie było informacji zwrotnej, a potem mnie uczniowie i uczennice przekonują, że to wszystko rezonuje. Za rok ktoś mnie pyta, że ten film, tak, o, jak my tam coś... I wtedy to są te momenty, że okej, tak, że to gdzieś zagrało. Tak, zarezonowało. Tak, dzięki Basiu za ten głos, ale też tak pomyślałam od razu o tym, że no właśnie, że poruszamy te tematy i że też często mamy jakby lepszy wgląd, co się dzieje w grupie, jak ten temat rezonuje w grupie, jeżeli pracujemy stacjonarnie, tak, możemy się przejść po klasie, jeżeli grupa pracuje, klasa pracuje w grupach, mniejszych, w parach, to jakoś mamy też wgląd i taki czas na zebranie jakiejś informacji zwrotnej, ale jak to można zrobić, jakoś moderować tą rozmowę, to spotkanie wirtualnie, nie wiem, pracować w grupach, chodzić po pokojach na Zoomie, dawać jakieś zadania do rozwiązania w mniejszych grupach, zachęcać do rozmowy w parach. Właśnie jak to formalnie, nieformalnie, tylko z jakich narzędzi takich wirtualnych skorzystać albo z jakich sposobów skorzystać, żebyśmy jako nauczyciele mieli wgląd na to, co robi grupa. No ja pamiętam, że Asia dużo wspominała o jakichś narzędziach i widziała w edukacji zdalnej też taką okazję do skorzystania z czegoś nowego i aktywizowania uczniów, więc może Asiu byś zaczęła w tej części odpowiedź na nasze pytanie. Ja się tutaj odniosę też do moich kolegi i koleżanki. Takie odejście zupełnie od moderowania, to ja niestety nie jestem taka dobra w tym. Tu Państwo też na czacie dwie rzeczy, które pokażę, mniej więcej powiem. Na początku to jest to Shuhari, ponieważ 8 lat temu moja koleżanka zaprosiła mnie na takie spotkanie warsztatowe dla zupełnie nie dla nauczycieli, taki tech klub, gdzie byli ludzie robiący startupy i mówiła, przyjdziesz, posłuchasz, się zainspirujesz. I tam był człowiek, który zaczął mówić, zaczął mówić o tym właśnie, że można hodować drzewko bonsai i jeżeli patrzy się na drzewko bonsai, to można w taki sposób też poszukać metody na ucznia. Tak? To shuhari to jest przywiązać, poprowadzić i puścić. I ja tę metodę stosuję do tej pory, jeżeli chodzi o uczniów.
muszę w jakiś sposób z nimi w jakimś miejscu podążać. I teraz jak to zrobić, jeżeli mamy zdalne? Mają Państwo tam na tym linku jedną z metod, to jest metoda chodzona. Tam jest link do takiego całego poradnika tej metody chodzonej. Ja wykorzystuję z niej tylko jeden element. Ponieważ nie mamy zdalnej możliwości, muszą sobie Państwo wyobrazić taką salę, tak? Wyrzucamy wszystkie stoły, ja podaję problem i wtedy w tej sali umieszczamy po jednej stronie zgadzam się, po drugiej stronie nie zgadzam się. Jeżeli nie mamy zdalnego nauczania, to uczniowie mogą sobie chodzić, tak? I wtedy jak przechodzą, ustawiając się, czy zgadzą się, czy nie, jeżeli się mniej zgadzają, troszkę się zgadzają, to gdzieś tam może po środku, moją rolą jest zapytać tych mniejszościowych bądź niezgodnych albo tych takich, którzy są po skrajnych miejscach, na skrajnych miejscach tej osi, w jaki sposób oni rozumieją to coś, co chcą powiedzieć, czy dlaczego są na przykład w tym miejscu. Tak? Oni mogą się wypowiedzieć i wtedy cała grupa może pozmieniać swoje miejsca. No i fajnie, tak? Nie mamy sali, nie mamy uczniów, jak to zrobić? Tutaj mi piszą koleżanki i moi moderatorzy, żebym czegoś nie robiła, co chciałam Państwu pokazać, ale ja i tak o tym powiem, ponieważ ja bardzo często obecnie korzystam z takiego narzędzia Nearpod. Też wrzucę Państwu link do środka, nie będę pokazywać, bo pewnie czasu nam nie starczy, ale bardzo zachęcam do tego, żeby zobaczyć. Tam jest taka możliwość robienia szybkich aktywności, gdzie mogą Państwo tak naprawdę zrobić tylko taką jakby dużą tablicę z tymi post-itami. I to Państwo wiedzą, no ale to przecież nie jest taka sala, gdzie można w jakiś sposób przechodzić. No właśnie można, bo tam na tych post-itach można dawać reakcje. I później tę osobę, do której na przykład nikt nie dał reakcji, można zapytać, słuchaj, jak rozumiesz to, co powiedziałeś? Wytłumacz to, co powiedziałeś. I w ten sposób nawiązuje się już rozmowa, bo mamy różne stosunki, różny stosunek do pewnych rzeczy. Ten drugi link, który Państwu tutaj dałam, to jest do materiału, który zrobiły moje uczennice tylko na zdalnym nauczaniu. I on wynikał z tego, że ja się podzieliłam z nimi pewnym problemem, takim dziwnym, bo ja mam taki dziwny problem życiowy, ponieważ pracuję na Zagłębiu, a jestem ze Śląska. Tak i zawsze mnie to intrygowało, czy to już tak bardzo się zmienia, że oni nie wyczuwają, że ja jestem ze Śląska. A chociaż czasami jak mnie denerwują, to godzą, więc wtedy jest troszeczkę takiej reakcji, prawda, dialektycznej i zdziwienia czasami. I ich to zaintrygowało, bo mówi, wie pani co, teraz są takie jakieś różnice i pani nie godo. Zawsze pani godo, tak? A dlaczego pani teraz nie godo? Tak? I od słowa do słowa zaczęły się pytania w sumie, a dlaczego my w ogóle takie robimy jakieś żarty między sobą? Tak? Czerwone Zagłębie, tamci co są za rzeki, z zagranicy, tamci to są brudni, prawda, od tego całego z kopalni czegoś, a tamci za rzeką to Ruscy i w ogóle. I tak naprawdę to jest ten moment szu, to jest ten moment, kiedy ja mówię o swoich odczuciach. Ha, prowadzę ich w tym takim pytaniu, a ri, to ja się wycofuję. I oni zrobili cały projekt, szukając ludzi do wywiadu, szukając źródeł, jakby integrując się z tym tematem. Jednocześnie mogłam załatwić dialektyzację, bo zaczęliśmy godać trochę dla żartu, a tak naprawdę to najważniejsze było dla mnie to ich poszukiwanie. Więc to... No dobrze, to bardzo dziękujemy Wam za to, że podzieliliście się z tymi swoimi doświadczeniami. Na pewno z tych Waszych doświadczeń skorzystają dzisiejsi słuchacze i słuchaczki, mam nadzieję, na swoich lekcjach i wychowawczych, i przedmiotowych. Zachęcam też do wpisywania jakichś pytań do naszych panelistów. Chętnie, oczywiście nie będzie na pewno czasu na zadanie wszystkich, ale jakieś wybrane, jeszcze chwilka będzie czasu na to, żeby jakieś pytanie zadać. My byśmy chciały przejść do takiej części podsumowującej, może samo kwestię zdalnego nauczania i takich korzyści, które mogą płynąć z tego, że mamy co prawda wyzwanie, bo nauczanie zdalne wiąże się z pewnymi trudnościami, ale też jest okazją do tego, żeby skorzystać z nowych narzędzi albo może jakieś inne jeszcze korzyści wy jako nauczyciele i nauczycielki widzicie w zdalnym nauczaniu.
Już częściowo pamiętam, że kilkoro z Was wspominało o tym, ale może byśmy jakoś rozszerzyli ten temat. I nie wiem, może Kubo teraz, przez chwilkę nie mówiłeś, więc może ty byś zabrał teraz głos. Jak to jest u ciebie na lekcjach? I też tak chciałyśmy się dopytać nawet nie o same jakby korzyści z edukacji zdalnej, tylko jakby korzyści, jakie widzisz w rozmawianiu online ze swoją młodzieżą. Mhm. To, że po raz pierwszy oni mogą być w tym samym momencie w Stanach Zjednoczonych, w Afryce i Izraelu. Teraz robimy taki projekt online International Voices i się łączymy o jednym czasie, wszędzie są inne godziny i rozmawiamy o tym, co się dzieje w nas i wokół z ludźmi młodymi, 14, 15, 16 właśnie w czterech krajach. Więc w życiu byśmy tego nie zrobili, gdyby w ogóle nie było edukacji zdalnej. Może by ktoś pomyślał, żeby takie łączenie zrobić, żeby Skype uruchomić czy coś takiego, a teraz po prostu prześcigamy się w komunikatorach, czy to będzie Jitsi, świetny komunikator, czy to będzie Zoom, czy to będzie Click Meeting i każde spotkanie, każda grupa z innego kraju robi w komunikatorze swoim własnym, więc siłą rzeczy uczniowie, uczennicy też poznają nowoczesne technologie, bo widzą na przykład różnorodne komunikatory, więc łączymy się pomiędzy krajami i to jest niesamowita wartość tego zdalnego nauczania, a to, co jeszcze tutaj chcę tylko dopowiedzieć, bo na przykład formalnie, gdy się dzieją zajęcia na lekcji, tutaj Julia, ty wspominałaś o tej możliwości dzielenia na pokoje, czy na Teamsie wcześniej na kanały, jak nie było jeszcze tej możliwości, to wtedy ja jako nauczyciel, ten, który nie wiem, inicjuje lekcję jednak, to wydarzenie robi, prawda, w internecie, że będzie ta lekcja, mogę wtedy pełnić różne funkcje, bo czasem jestem jednym z uczestników, który jest w jednej z grup, czasem daję totalną wolność i nie przydzielam automatycznie i każdy i każda wybiera sobie pokój, w którym pracuje i czasem to jest jedna osoba w pokoju, bo nikt nie chciał się przyłączyć, prawda, i dobrze samemu czasem popracować ze swoimi myślami, a czasem także moderuję jednak grupę, bo chciałbym, żeby pod jakimś tam kątem były te zespoły zrobione. Więc to też daje taką możliwość, której nie do końca bym miał w nauczaniu stacjonarnym. A co byś powiedział może nauczycielom, którzy trochę widzą może więcej przeszkód niż korzyści, na przykład uczniowie nie chcą włączać kamerek, jest z nimi mniejszy kontakt, problemy techniczne, jakieś inne, o których często nauczyciele i nauczycielki wspominają. Jak byś ich zachęcił do tego, żeby jednak to robić, znaleźć ten czas i przestrzeń, skorzystać z tych narzędzi internetowych? Klasy siódmej mi powiedziała, że Kuba chciał mnie zobaczyć, to pan dzień wcześniej napisze, że mam uczyć kamerkę, bo ja muszę być przygotowana, mieć fryzurę dobrze zrobioną. Więc to też nie trochę żartuję, znaczy ona tak mi się powiedziała, Zuza. W każdym razie, no, czy kamerki włączą, no, to jest różnie, nie? No ja też czasem nie chcę, żebyście mnie zobaczyli i teraz mnie nie zobaczycie, nie? Przez jakiś tam czas. Więc ja się nie obrażam o to, że ktoś się nie chce pokazać, jeżeli ktoś chce się pokazać, na przykład Sebastian jest sportowcem i ma na każdych zajęciach inne tło, nie? Często Lecha, bo to jest tutaj nasz klub, tak? No i dzięki niemu ja się dowiaduję, bo co tydzień tam Lech gdzieś tam gra i mówi, panie Kubo, dzisiaj za Zagłębiem, bo właśnie Asia przegrał, nie, że albo zremisował, nie, więc ja tego też się nie znam na piłce nożnej, ale dzięki temu ja się też dowiaduję. To jest też pewien sygnał, jak zachęcić uczniów do rozmowy, nie? Jasne. Mhm. Nie obrażać na internet. Mnie nieraz wyrzucało, kiedy mówię, słuchajcie, kiedy macie następną lekcję w planie, albo nauczyciele wam przesuwali, bo my tak elastycznie, że na przykład jak WF jest w momencie takim, że tam WF-ista przesyła jakieś zadanie, czyli formalnie nie mają spotkania online, to mi Sebastian pisze, panie Kubo, dzisiaj nie ma spotkania online, może pan z tej 14 Polski przenieść na 11, ma pan wtedy okienkę? Ja mówię, mam. No i robimy wtedy pół godziny wcześniej lekcje i w planie, więc też nauczyli się takiej przedsiębiorczości, elastyczności, nie oszukiwania, bo te lekcje się odbywają, tylko to też działa no, też wzmacniająco, więc po prostu się nie obrażać, no, musimy tak działać. Jasne, czyli też bycie takim elastycznym i też
jakoś płynąć też w sytuacji. Basiu, jakbyś mogła jakąś jedną najważniejszą korzyść, która płynie dla ciebie z rozmawiania na te nasze tematy online? Osobiście się cieszę, że mam stały dostęp do projektora. Mogę wyświetlać swoje filmiki, ale pomijając ten techniczny fakt. Myślę, że ten fakt, że znaleźliśmy się w tej samej sytuacji osobliwej, sytuacji egzystencjalnej, powoduje, że tworzą się więzi wirtualne, tak, online'owe więzi, poprzez sam fakt, że odwołujemy się do tych samych doświadczeń, na przykład tego doświadczenia, że tak naprawdę pierwszą informacją zwrotną, jaką otrzymujemy na zdalnym, to jest tak nasz obraz i nasz głos, który do nas wraca. I kolejne takie doświadczenie to jest dojmujące doświadczenie, że świat jest naszym wyobrażeniem i przedstawieniem. Ja myślę, że na zdalnym jest ten moment przekroczenia tego doświadczenia w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać, zaczynamy dyskutować. Albo też, ja też się tutaj z Kubą, z Tobą zgadzam, w ogóle nie ani też na lekcjach nie wyrywam do odpowiedzi, nie wskazuję, ani też nie proszę o to, żeby uczniowie, uczennice włączyli kamerki. Czasami wystarczy ten gest wirtualnej ręki, albo to serduszko gdzieś tam pojawiające się na Teamsach, Zoomie. Takie drobne gesty czasami wystarczają. Ja myślę, że dobrze jest dbać o takie drobne momenty i drobne gesty, które budują atmosferę. Dzięki Basiu. Asiu, a jaką ty widzisz największą jakąś korzyść z tego, że możemy prowadzić te rozmowy wirtualnie z młodzieżą? Najpierw odniosę się do tego, co powiedziała Basia i Kuba, i się podpiszę. To nie jest miejsce na obrażanie się. Na pewno wielu z Państwa korzysta z białej tablicy albo tam w Google to ma chyba jakąś taką bardziej skomplikowaną nazwę, tak? Moje koleżance ostatnio, jeden z uczniów wkleił na tej białej tablicy pierś, tak? Taką gumową, co można ją wiadomo w jakim sklepie kupić. No i co teraz, tak? Kończymy lekcję, robimy pogadankę, denerwujemy się, szukamy, kto to wrzucił. A ja mówię, słuchaj, po co się tak denerwujesz? A weź mu powiedz, żeby zaczął mówić o profilaktyce raka. Tak? I porozmawiajmy o tym właśnie, po co są takie gumowe piersi, że one nie służą tylko do tego. Mamy akcję, musi być jakaś normalna reakcja, a nie reakcja pana i władcy karzącego wszystkich i teraz, prawda, jeszcze obrażającego się na to, że ktoś zaśmiecił tablicę. Trudno, może tamten temat nie był ważny, może ten nowy jest ważny. Może tutaj zaktywizuje wszystkich i nagle spontanicznie wszyscy włączą te kamery. Mnie to akurat nie przeszkadza, chociaż czasem oni mówią, że mam mieć włączoną kamerę i nie mogę mieć tła, dlatego że ja mam dwa koty, które są bardzo agresywne i napastliwe i one tam, gdzie Państwo widzą z tyłu, około godziny 8:30 zalegają i przemieniają się miejscami. Wchodzą mi tutaj w różne dziwne miejsca, oni sprawdzają, na ile ja potrafię być skupiona. No jeden z nich jest taki napastliwy, że mnie tam jeszcze, prawda, potyrpuje i to akurat okazuje się aktywizatorem i oni wtedy od razu mówią, niech pani na chwilę przerwie, bo chyba chce coś jeść, tak, tym bardziej jak jeszcze mi tu mruczy. A jeżeli chodzi o taką nauczycielską sprawę, ja uczę, tak jak Państwu powiedziałam, w klasach medialnych. To jest dla nas raj, ten koronawirus. Proszę Państwa, tylu fake newsów to ja nigdy nie miałam. Mamy projekt europejski z Erasmusa, mamy działania gazetowe, medialne, filmowe, wszystko mamy na ręce. Taką samą sytuację mieliśmy z moimi uczniami, kiedy był strajk. Kiedy zaczął się strajk, to ja mówię, słuchajcie, pamiętajcie, co macie robić. Oni wiedzą, że mają język sprawdzać i wypisywać wszystkie formy właśnie brutalizacji języka. Jak przyszliśmy po 3 tygodniach, to byli tak szczęśliwi, że już przyszłam, mówią, proszę pani, mamy po 120 przykładów. Każdy, tak? Mogliśmy to szeregować, hierarchizować, więc teraz, jeżeli mamy zdalne nauczanie, mamy mnóstwo manipulacji w języku, mamy mnóstwo przekłamań. To jest świetny temat przecież językowy, społeczny, na WOS, czy nawet na historię, bo przecież ten element manipulacji w mediach i bzdur takich, które się pojawiają, nie pojawił się znikąd. Jasne, czyli to też taka
taka korzyść, że możemy też łatwo jakby śledzić to, co się dzieje w mediach i wokół nas, i też wykorzystywać te tematy bieżące do rozmów i wykorzystywać też jakąś naturalną chęć i zainteresowanie uczniów i uczennic, żeby wyłapywać takie historie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za Wasze głosy. I też tak w ramach takiego krótkiego podsumowania, to bardzo dziękujemy Wam za to, że podzieliście się swoim doświadczeniem, swoimi jakimiś relacjami, wskazówkami z tego, jak rozmawiać wirtualnie, ale też jak wykorzystywać takie tematy, którymi żyją media, którymi żyjemy na co dzień i też żyją tymi tematami właśnie jak strajk kobiet, jak zmiana klimatu, jak sytuacja, która miała miejsce na początku stycznia na Kapitolu w Stanach Zjednoczonych. Jak wykorzystywać takie tematy do tego, żeby prowadzić takie rozmowy wirtualnie z młodzieżą z Waszych klas i jak jakoś angażować ich do życia i do orientowania się, czym żyje świat i jakie to ma dla nas jakieś skutki, jaki to ma dla nas wpływ. To, co sobie tutaj zapisałam też słuchając Was, to przede wszystkim, że dobra rozmowa również wirtualnie to jest pozwalanie na taki wielogłos i nie koncentracja na celu, czy tylko bardziej na generowaniu różnych pomysłów i na szukanie bardziej tego, co nas łączy, a nie co nas dzieli. A druga taka myśl to jest taka, żeby którą jakoś zapamiętałam najbardziej i która we mnie jakoś tak wybrzmiała, to, żeby wsłuchiwać się w głos uczniów i potrzeby i takie umiejętność takiego odczytywania tego, co ich interesuje, czym żyje i też o czym sami chcą rozmawiać. Więcej materiałów o rozmawianiu na trudniejsze tematy, takie wychowawcze, ale też takie trudniejsze tematy globalne, o które dzisiaj zahaczyliśmy, znajdą Państwo na blogu CEO. Do końca tego tygodnia opublikujemy taki artykuł zawierający informacje z dzisiejszego webinarium. Będzie też nagranie z tego spotkania i polecimy kilka takich materiałów gotowych do wykorzystania w pracy z uczniami, uczennicami również wirtualnie i będą to zarówno scenariusze, ale też różne przewodniki metodyczne, jakieś wskazówki, jak prowadzić taką rozmowę, jak przeprowadzić takie ćwiczenie dotyczące autorefleksji po rozmowie, ale też podsuniemy kilka propozycji na krótkie materiały filmowe. Między innymi pokażemy animację Rozmawiajmy o migracjach, która właśnie odnosi się do różnych takich wskazówek i porad, jak prowadzić takie rozmowy na trudniejszy temat. Jeżeli chodzi o zaświadczenie, to na czacie znajdą Państwo link do zaświadczenia, więc zachęcam do tego, żeby zapisać ten link i mają Państwo 7 dni na wygenerowanie imiennego zaświadczenia. No i zapraszamy gorąco do śledzenia strony Centrum Edukacji Obywatelskiej, korzystania ze wsparcia w różnych takich obszarach tematycznych dotyczących różnych metod pracy, nauczania w szkole, jak stosować ocenianie kształtujące, jak uczyć otwartości, jak angażować uczniów w wolontariat, również w elektroniczny wolontariat, jak odpowiadać na globalne wyzwania, korzystając z edukacji globalnej, ekologicznej, ale również jak otwierać na kulturę i jak uczyć o polityce i też jak rozmawiać o polityce. Tak, ja myślę, że to też jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że rusza rekrutacja na różne programy. Już dobiegła końca, ale ruszają programy, tak może źle się wyraziłam. Ruszają programy różne w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Właśnie jeden z programów, czyli ten, przy którym my z Julką pracujemy, dotyczy migracji.
I tam rozwijamy bardzo ten wątek rozmawiania w każdym z modułów, więc pracujemy cały czas tak naprawdę nad materiałami dotyczącymi rozmawiania. Więc te materiały, które będziemy udostępniać w tym artykule czy jakimś linkowisku, to nie będzie oczywiście całość materiałów, którymi będziemy dysponować w najbliższej przyszłości. Także zachęcamy bardzo do śledzenia naszych stron internetowych i aktualizowania swoich zasobów materiałowych, które będą Państwo mogli od nas pobrać i skorzystać z nich na zajęciach, bo to są konkretne tipy i wskazówki na to, jak wykorzystać je na lekcjach z uczniami i uczennicami. Dziękujemy naszym panelistom, Asia, Basiu, Kubo, bardzo Wam dziękujemy. Dziękuję. I fajnie też, że uczestniczyliście z nami w czasie przygotowania tego webinarium, że dzisiaj się podzieliliście i że zaraziliście nas też swoją energią. Mamy niedosyt oczywiście z Julką i myślę, że słuchaczki i słuchacze też. Także może dziękujemy za dobrą rozmowę. Dzięki, udało nam się wirtualnie. Dziękujemy też Państwu. Dziękuję bardzo. I dobrego wieczoru.